W refektarzu Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie, podczas którego nagrody odebrali przedstawiciele szkół za udział w tegorocznych międzynarodowych biegach imienia Bronisława Malinowskiego. Najlepszą ze szkół podstawowych okazała się szkoła podstawowa nr 2, której udział w biegach wzięło prawie 65% uczniów. Drugie miejsce szkoła podstawowa nr 5, a miejsce trzecie zajęła szkoła podstawowa nr 4. Wśród gimnazjów pierwsze miejsce zajęło gimnazjum nr 3 z udziałem prawie 65% uczniów biegu. Drugie miejsce gimnazjum nr 4 i czwarte miejsce gimnazjum nr 12. W kategorii klas szkół podstawowych zajęli Państwo pierwsze miejsce w tym roku w ramach biegu imienia Bronisława Malinowskiego. Tak jest, zajęliśmy w tym roku pierwsze miejsce, w zeszłym roku mieliśmy trzecie miejsce i tym bardziej nas to cieszy, że posunęliśmy się o 2 oczka do góry. Ciężko było? Trochę. Rywalizacja zbiorowa, a które miejsce zajęłaś w trakcie swojej grupie wiekowej? 49. Teraz kolejne lata i zapewne Państwo będą chcieli podtrzymać tytuł. Tak, będziemy się starali motywować dzieci, żeby przede wszystkim podejmowały aktywność ruchową, bo o to głównie chodzi. Nie zależy nam na zdobywaniu... Taki był też cel tej akcji. Tak, to jest najważniejsza rzecz, żeby wszystkie dzieci aktywnie wykorzystywały swój czas wolny, żeby starały się poprawiać swoją kondycję, żeby nawet pokonywać swoje słabości, bo my sobie zdajemy z tego sprawę, że nie wszyscy mają na tyle siły, żeby wygrywać. Ale ważny jest sam udział i ja zawsze tak tłumaczę naszym dzieciom, że jeżeli już startują, nie rezygnują, to są zwycięzcami. Wyróżnione szkoły dostały puchary i gratulacje od prezydenta Grudziądza.